20. Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach 27 lutego 2016 roku zgromadziła olbrzymią ilość pszczelarzy, ludzi związanych z pszczelarstwem, sympatyków pszczelarstwa, wielu wystawców, którzy uczestnicząc w tej konferencji mogli zaprezentować swoje produkty. Profesor Ryszard Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił bardzo ciekawy wykład pod tytułem Udział apiterapii w światowej farmakoterapii. Musimy się zastanowić, co lekarstwa robią z naszym organizmem, jak możemy dzięki właśnie produktom pszczelim sobie pomóc. Zapraszam. Lek. Ten podstawowy instrument w ręku lekarza stosowany jest u człowieka od urodzenia aż do śmierci. To prawda. Leki mają swój ogromny udział w rozwoju cywilizacji. I tutaj trzeba to podkreślić, że farmakoterapia odegrała w społecznościach ludzkich ogromną rolę. Ale proszę Państwa, lek stał się też problemem od 30 czy 40 lat. To się problemem dlatego, że lek, którego ideą jest przedłużenie życia, coraz częściej skraca to życie albo czyni go bezwartościowym. Dlaczego? Proszę Państwa, od 30 lat przemysł farmaceutyczny, przemysł lekowy stał się przemysłem kapitalistycznym, agresywnym, nastawionym na bezwzględny zysk. Cechy humanitarne w tego przemysłu przestały funkcjonować. Przemysł ten działa na tej samej zasadzie, na jakiej działa przemysł zbrojeniowy. Dać pieniądze. My żyjemy z chorób i wszyscy, którzy nam tym przeszkadzają, muszą być wygaszeni. Przemysł farmaceutyczny w ogromnym stopniu blokuje rozwój apiterapii. W ogromnym stopniu, nawet nie wiem jakim. Ja wiem jakim, ogromnym. Gdy miałem zaproszenie na spotkanie dziennikarzy w Warszawie, gdzie miano mówić o produktach pszczelich, ja powiedziałem, że wezmę udział oczywiście, to na 3 dni przed spotkaniem zadzwonił do mnie organizator i mówi: panie profesorze, ale wie pan, jest taka prośba do pana, ponieważ my mamy umowę unijną, i tamtej umowy, wie pan, jeden akapit mówi o tym, że na tym spotkaniu, na tych spotkaniach nie możemy mówić o leczniczych właściwościach produktów pszczelich. Nie wolno nam. Możemy tylko mówić o prozdrowotnych, ale nie o leczniczych. Proszę Państwa, co trzeba lepiej? Przemysł farmaceutyczny finansuje te sprawy, żeby jak najmniej było wiadomo o tych apiterapii. Ja nie pojechałem, bo po cholerę. O czym, że glut jest dobry dla dzieci, to wszyscy o tym wiedzą, prawda? A więc, proszę Państwa, musimy zrozumieć jeszcze sytuację światową, jaka jest, że przemysł przekupuje ludzi. Przemysł przekupuje ministerstwa. Przemysł przekupuje organizacje, żeby tylko pozostawić tą sprawę im. Oni żyją z chorób. Ich zyski są, profity pochodzą z chorób, a nie ze zdrowych. Dlatego też jest to złożona sytuacja. I trudno, tutaj pani mówiła o tej apiterapii, o tym programie. Ja powiem tak, że trzeba dotrzeć do decydentów, którzy decydują o tym, żeby chociaż parę godzin było nauczania wyższych o apiterapii. A nie tak, gdy mój przyjaciel, profesor ortopedii, ja mu mówię: Tadziu, może byś wziął pyłku tu kwiatowego? On powie: a co to jest? Profesor medycyny pyta się: co to jest pyłek? Więc kto wie, co to jest? Niewiele ludzi wie. A zatem my jesteśmy w takiej sytuacji, w tej sytuacji, ponieważ nie możemy się przebić. Ale spójrzmy na to,
co oferuje nam ta światowa farmakoterapia. Proszę Państwa, doszliśmy do pewnego punktu krytycznego, w którym coraz łatwiej jest rozpoznawać, a coraz trudniej jest leczyć. Proszę Państwa, farmakoterapia światowa sprawiła, że pojawiły się choroby polekowe, choroby po lekach. Kliniki toksykologii są obecnie, proszę Państwa, obłożone nie chorymi zatrutymi grzybami, tylko chorymi zatrutymi lekami. Coraz więcej zgonów jest po lekach. Statystyki międzynarodowe mówią tak. Ilość zgonów po lekach w wyniku zatrucia jest równa ilości zgonów po wypadkach samochodowych. Równa. A więc masy ludzi mówią. Kto dzisiaj wie, że ile jest leków neurotoksycznych, które powodują ślepotę u ludzi? Tego nie wolno pisać. A jest. A więc cały szereg toksycznych efektów, które są wynikiem leków, niestety przenosi się na nas, na ludzi. Proszę Państwa, koncerny farmaceutyczne dbają o to, żeby eksponować nowe leki, żeby pisać o nich same pozytywy, a ukrywać negatywy. Reklama jest wściekła. Wydają na nią miliardy pieniędzy i uzyskują aplauz wśród lekarzy i chorych. Chorzy często żądają leków od lekarzy, nie wiedząc o tym, że to są trucizny. Że, proszę Państwa, obecnie życie leku, takie wiekowe życie leku, wynosi około 2-3 lat. Przedtem lek funkcjonował, taki Voltaren na przykład, wszyscy znamy, 50 lat ma już przeszło i żyje. Teraz, proszę Państwa, lek się produkuje prędziutko, reklamuje się ją, sprzedaje i za 2-3 lata, gdy okazuje się, że jest toksyczny, się wycofuje. A więc jesteśmy w sytuacji dosyć skomplikowanej, bo uszkadza się nam narządy, uszkadza się wątroby, stłuszczenie wątroby. Problem numer jeden na świecie jest polekowe. Stłuszczenie, które prowadzi w końcu do martwicy i do raka. A zatem, proszę Państwa, no jesteśmy w trudnej sytuacji. Ilość leków, która jest w obrocie światowym, jest nieprawdopodobnie ogromna. Względna skuteczność ich jest tylko częściowo. Częściowo jest to wynikiem agresywnej bardzo reklamy, którą się szerzy wśród ludzi, a ludzie, proszę Państwa, to jest jedyna jeszcze populacja, która ma w sobie cechy atawistyczne, a więc cechy pierwotne. A do tych cech pierwotnych należy naiwna wiara właśnie w cud lekowy. Ludzie wierzą lekom, biorą te leki, zatruwają się, umierają, ale ciągle wierzą. I teraz, proszę Państwa, pojawia się taka maleńka nauka, apiterapia z paroma produktami, która co ma robić, jak się zachować. Apiterapia jest nauką, ma za sobą wiele badań naukowych i ma jedną cechę, która różni ją od leków klasycznych. Leki klasyczne stosowane są tylko w chorobach, a więc gdy już jest rozwinięta choroba, stosuje się leki dla usunięcia objawów choroby. Dlatego ogrom leków tych działa tylko objawowo. Apiterapia proponuje wyprzedzenie choroby. Wyprzedzić chorobę. To jest jedyna grupa, która wyprzedza chorobę.
jak to robi. Otóż, proszę Państwa, choroba nie powstaje w narządzie, tak jak się nam wydaje, że ktoś ma wątrobę chorobę, to wątroba jest chora, obrzękła. Proszę Państwa, choroba powstaje na poziomie jednej komórki najpierw tego narządu, a dopiero później, gdy komórka wypada z funkcji, gdy brakuje jej każda komórka z tych bilionów naszych komórek, które budują nasze ciało, przecież pracuje nieustannie, pracuje ciągle, od rana do rana. Pracuje i potrzebuje do swojego metabolizmu nowych składników, a czyli składników, które potrzebuje do swojego metabolizmu, do tej maszynerii komórkowej. I musi je dostać. Jeżeli je nie dostaje, albo mało ilości dostaje, powstaje deficyt, degeneracja i rozwija się choroba. Jeżeli my zadbamy o to, żeby komórka otrzymała te składniki wszystkie, w odpowiednim stężeniu, w odpowiednim czasie, to komórka wraca do normy i oddala się od nas choroba. Nie przyjdzie, tylko trzeba o tym wiedzieć, proszę Państwa. Zdrowie ludzi zależy nie od ilości lekarzy, ale od wiedzy naszej. Czy my o tym wiemy, że możemy zapobiec chorobie, że możemy oddalić choroby, że możemy wyprzeć chorobę. Otóż nieczęsto o tym nie wiemy. I dlatego tak ogromna rola profilaktyki, które się uzyskuje produktami, czyli są ciągi światowe, są tendencje światowe, żeby produkty pszczele rozreklamować jako znakomite środki profilaktyczne, które wyprzedzają chorobę, ale koncerny nie pozwalają. Nie chcą się zgodzić na to, ażeby pozbawić ich chorób, ludzi chorób, ponieważ z czego będą żyli, kiedy żyją z chorób. Trzeba to rozumieć. Proszę Państwa, produkty pszczele działają swoim działaniem na ostatni element ustroju, na ten pierwszy i ostatni, działają na poziomie molekularnym. A więc w każdej komórce w środku jest taki system metaboliczny, na który one działają i sprawiają, że regulują te funkcje zawsze w sposób fizjologicznie ambiwalentny. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli dany narząd jest w jego funkcji, źle pracuje, słabo pracuje, nie może wydolić, to one dostarczają z tych składników do metabolizmu, podnoszą sprawność tego narządu. Do normy. Jeżeli ten sam narząd pracuje nadmiernie, zbyt agresywnie, jest nadczynny, to sprowadza go też do normy. Mówimy o homeopatycznym działaniu produktów pszczelnych. A zatem, gdy pytamy się, czy są toksyczne, odpowiedź zawsze jest jedna. A w jaki sposób, kiedy one zawsze sprowadzają do normy? Nie można ich przedawkować. A zatem mamy produkty, które różnią się od klasycznej farmakoterapii tym, że są kompletnie nietoksyczne. Ale to zupełnie. Nie udało się nikomu uszkodzić narządu, czy układu, czy komórki tymi produktami. Nie udało się nikomu. A więc mamy w ręku dobry argument. Jaki jest, bo chciałam się pytania, żebym nie przegadał, nie przedłużył tego wykładu. Jaki jest wkład do farmakoterapii światowej? Proszę Państwa, żeby mówić o wkładzie do farmakoterapii światowej, ja powiem o tym, że trzecie tysiąclecie wkroczyliśmy z takim bagażem drobnoustrojów, jakiego przedtem nikt zamiast społeczeństwa nie dźwigał. Taka ilość wirusów, taka ilość bakterii, pleśni, grzybów, jeszcze nigdy
czyli to nie atakowało. Takiej niskiej odporności jeszcze społeczeństwa nie miały. My jesteśmy za Albanią na drugim miejscu od dołu w zakresie odporności. Jesteśmy nieodporni na infekcje. Zapadamy co chwilę na różne choroby ostrzelowe, góry dróg oddechowych, katary, zatoki i tak dalej. To jest wszystko wynikiem odporności, wynikiem tego wieloletniego impregnowania nas antybiotykami. Antybiotyki, proszę Państwa, to dobrodziejstwo. Ta złota era antybiotyków niestety ulega pomału wyczerpaniu. Te sepsy, które mają miejsce na świecie, świadczą o tym, że antybiotyki przestały być skuteczne. Jeszcze minie tu paręnaście lat i są i będą zupełnie bezskuteczne. To co nam zostaje? A trzecie tysiąclecie, według ekspertów, cechuje się ogromną inwazją wirusów. Już dzisiaj widzimy te wszystkie H1N1 i tak dalej, te wszystkie wirusy, które się pojawiają. To jest trzecie tysiąclecie. To będziemy mieli do czynienia z wirusami, coraz mniej z bakteriami. Co więcej, wirusy, drodzy Państwo, przenoszą się w ustroju teraz w wyniku mutacji różnych, nie drogami naczyniowymi, tylko drogami nerwowymi, o czym Państwo może nie wiecie. Wirusy wędrują wzdłuż nerwów, a nie naczyniami w środku z krwią. Nie, tamtędy nie poszły, bo tam na nich czyha układ odpornościowy jeszcze, bo tam mogą być dobite. Dlatego one opuściły układ naczyniowy i zaczynają wędrować układem nerwowym. Może Państwo rzeczywiście nieraz wyczuli takie tygotanie wargi troszeczkę, czy powieki, drży na przykład nam powieka. To wirusy się przenoszą wzdłuż nerwu i to daje te drżenia wszystkie. A więc, a czym leczymy? Czy mamy lek przeciwwirusowy? Proszę Państwa, z pełną odpowiedzialnością mówię, nie mamy ani jednego leku, który by zabijał wirusy. Utrudnia namnażanie, ale nie zabija. Żaden. Jesteśmy skazani na cały szereg chorób, które mają w swoim tle wirusa. W ogóle podział leczniczy na choroby zakaźne i niezakaźne zaczyna się rozmazywać. Rozmazał się od czasu, gdy okazało się, że zwykła choroba wrzodowa żołądka, na którą mieliśmy 400 leków i żaden jej nie leczył, ponieważ wywołana była przez Helicobacter pylori, przez bakterie. My dzisiaj leczymy to antybiotykami przecież, wiecie Państwo. Leczymy Helicobacter antybiotykami. A zatem i to kazało ludziom nauki się zastanowić, jak to? No to my mamy 400 leków i żaden nie leczy tej choroby. I tak było. I później z worka się wysypały choroby, które do dzisiaj w każdym podręczniku światowym piszą, że o nieznanym pochodzeniu, o nieznanym tle, o nieznanej etiologii. I o tych chciałem wspomnieć, bo tu jest udział apiterapii ogromny. Jest jeden problem, proszę Państwa, że te leki nie są stosowane w tych chorobach, które będę mówił, że tak powiem, z nakazu urzędowego, ponieważ produkty pszczele należą do naturalnych produktów. A wymagania są stawiane takie, jak lekom syntetycznym. I na przykład wymagane są badania tak zwane prospektywne. A więc wymagane są badania na tysiącach chorych, na różnych etapach choroby. Na początku choroby, w środku choroby i na zejściowym etapie.
Takie są wymagania. A my nie możemy temu sprostać, no bo nie ma możliwości zrobienia tak szerokich badań. Są to różne uwarunkowania. I to jest przeszkodą. I to jest przeszkodą dla ustalenia dawki, dla ustalenia czasu leczenia, dla naszej wiedzy, co będzie, jeżeli w trakcie choroby odstawimy preparat i wrócimy do niego, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. To sprawia, że mają one ograniczone zastosowanie, ale to nie znaczy, że nie mają znaczenia, bo zawsze w klinice rozstrzyga wynik. Wynik. I proszę Państwa, na to Helicobacter pylori, o którym wspomniałem, jako pierwsza, to jest bakteria, która jest beztlenową bakterią, żyje pod śluzówką głęboko schowana, bez tlenu, egzystuje sobie spokojnie. Państwo wiecie, jak to się bada u ludzi, tu się stosuje antybiotyk, 2 antybiotyki, 3 antybiotyki przez 3 tygodnie, miesiąc. I no, niby jest lepiej, a za 2-3 miesiące od nowa. Antybiotyki są coraz mniej skuteczne. Propolis w tej chorobie jest wysoce skuteczny. W odpowiednim stężeniu, w odpowiednich dawkach likwiduje całkowicie całą, żeby eradykuje, czyli usuwa całą rodzinę bakterii bezdenowych z tej strefy podśluzówkowej. To jeszcze P6, chociaż taka Helicobacter pylori to produkuje czynnik rakotwórczy. Dlatego tak lekarze walczą z nią, żeby nie doszło do momentu, kiedy dojdzie do rakowacenia. Ale ja tu chcę wspomnieć o chorobach, dla których tło jest nieznane do dzisiejszego dnia. Chorobie Leśniarskiego i Crohna. Choroba Leśniarskiego i Crohna jest śmiertelna dla każdego, kto na nią zapadnie. Jest to choroba, dla której nie wykryto przyczyny. Żadnej. Badano różne bakterie, czy są wirusy, czy są. Nie. Nie było. Do mnie raptem zgłosiła się taka pani i mówi: panie profesorze, ja chciałam kupić siostrze propolis. Ja mówię: tak, a co siostrze jest? A cierpi na chorobę Leśniarskiego i Crohna. No a jak już brała coś? Jest po 5 operacjach. No, 5 operacji przeszło tak. No to jak to tam? No i zostało niecały 1 metr jelita. Wszystko wysięte. I tak się kończy życie. Proszę Państwa, ale nauka światowa nie udowodniła obecności żadnego drobnoustroju. Natomiast w krwi chorych na Leśniarskiego i Crohna dowiedziono obecności przeciwciał, a więc takich obronnych, które usług produkuje, przeciwciał skierowanych przeciwko nieznanemu wirusowi. Były, są. A więc jeszcze raz mówię, 3000-lecie to epoka wirusów. I więc Leśniarskiego i Crohna nie ma dowodu bezpośredniego, że jest to wirus, ale ustrój produkuje przeciwciała, które bronią przed tym wirusem, którego nie można wykryć. A więc prawdopodobieństwo wirusa jest ogromne, prawie 100%. I proszę Państwa, propolis leczy tą chorobę. Ja mam przypadki młodych ludzi, którzy już, że tak powiem, byli u ostatniego namaszczenia w szpitalu wojskowym w Krakowie i wyszli, zaczęli stosować, a czy wyszli na własne życzenie, zaczęli stosować propolis, odkładać te steryny, odsuwać od siebie. I proszę Państwa, po pół roku wszystko wróciło do zdrowia. To ja osobiście mam taki przypadek, panie inżynierów, którzy wyszli z tej choroby. Z tej choroby się nie wychodzi. Przypuszczamy, tak jak świat przypuszcza, ona
to nie ja pierwszy wykryłem, świat wykrył stosowanie propolisu leśniowskiego i kronie, gdzie ludzie zdrowieją. A więc musimy się zgodzić z tym, że ten świat wirusów jest często nierozpoznawalny. Nie daje się rozpoznać, ale sygnał, że ustrój produkuje przeciwciała przeciwko temu wirusowi, jest faktem bezspornym, a wyleczenie jest dokumentem. I jak to kiedyś na jednym z zjazdów, gdy lekarz pytał się profesora, panie profesorze, a czy takie działanie będzie skuteczne, tak w innej sprawie. Profesor mówił, panie doktorze, jeżeli zaklęcie pomaga, to zaklinać. Jeżeli pomaga, a więc jeżeli pomaga propolis, to trzeba stosować. Mówię to państwu dlatego, ponieważ jest stowarzyszenie nawet ludzi chorych na chorobę leśniowskiego krona. Jest ona 100% świetlna. I mamy argument, mamy pierwsze wkroczenie preparatu pszczelego, naturalnego, proces chorobowy, który jest nieuleczalny normalnym sposobem. No jest to dowód bezsporny, tyle przypadków wyleczonych z choroby leśniowskiego krona. Jest to, są to nieustanne biegunki krwawe z fragmentami jeli. Jest to ciężka choroba, która wyniszcza kompletnie człowieka i później uśmierca. Proszę państwa, zwykły propolis, co tam może działać? Proszę państwa, trudno powiedzieć, ale przypuszczamy, że te 50 bioflawonoidów, które tam się znajdują, ma ogromną siłę rażenia na wirusa, ponieważ te same bioflawonoidy są w różnych wydzielinach żywicznych, przecież w kwiatkach. Kwiatki, mimo że są naświetlane całe lato, nie chorują, nie mają raka. DNA jest w porządku, niezmieniony, a więc mają one znakomite działanie ochronne na życie każdej komórki. My mówimy, państwo słyszą w telewizji, w układzie żylnym, co zwane jest tam hesperydyna i inne związki, widzimy wydolności żylnej po jednym bioflawonoidzie. A w propolisie mamy 50 wszystkich grup, które są w biologii sonda obecne. Który działa? Nie wiem. Amerykanie i Japończycy dowiedli, że propolis działa rewelacyjnie w klejakach mózgu, w nowotworach mózgu. I zajęli się tym problemem, zajęli się razem, wydali na to miliony dolarów, żeby wyjaśnić, co tam działa. Co tam działa? Bo przecież nie można propolisu wykopać, nie można go w setkach ton stworzyć, jest bariera surowcowa. Więc chciałbym wyjaśnić, co tam działa. Amerykanie podjęli te badania, zapłacili za to wiele milionów. Chemicy stwierdzili, że są tam cztery związki, które działają świetnie przeciw nowotworowi. Świetnie. Jeden taki bohater pisze się przez C. C-A-P-E. K-P. Tak się nazywa. Tak go nazwali. Znakomicie blokuje szczepy nowotworowe, laboratoryjne. Otrzymali te związki i już się ucieszyli, że mają wreszcie klucz w rynku. I gdy zastosowano je u ludzi, w laboratorium działały. U ludzi nie działały. U ludzi działa cały propolis. Te związki są nieskuteczne. Tyle lat badań. Tyle milionów wydanych nieskutecznie. A więc propolis pozostaje nieosiągalny dla bardzo wielu ludzi, ponieważ nie jesteśmy w stanie dostarczyć tych setki ton propolisu
do oczyszczania i do stosowania, do nadania formy ostatecznej. To jest problem. Proszę Państwa, drugą taką, takim wkładem apiterapii, taką kopię światową, która jest bezradna, jest borelioza. Kto o niej nie słyszał? Borelioza. Amerykanie od ćwierćwiecza nie mogą sobie z nią poradzić i do dzisiaj nie poradzają. I do dzisiaj, według wytycznych ich komitetu do zwalczania boreliozy, proszę Państwa, stosowane są dawki antybiotyków o ogromnej ilości, stosowane są po 4-5 antybiotyków, które razem stosować miesiąc, rok, a już pojawiły się wytyczne parę lat. Parę lat antybiotyki brać? No to dokąd? Jak wyjdziemy z odpornością? Co będzie z naszym przewodem pokarmowym? Z grzybicami odbytu, gardła, płuc, oskrzeli. Ja ostatnio, kiedy zostałem zaproszony przez pana profesora na zadzwonię do mnie, mój słuchaj, przyjeźdź, no, bo ja też nie widziałem takiej grzybicy jeszcze, żebyś sobie zobaczył grzybicę, prawdziwą grzybicę u człowieka. Pojechałem, żeby to zobaczyć, on mi wziął nerkę ludzką, nożem rozkroił, otworzył, w środku nie ma nic, tylko parę takich nici grzybiczych. Nerka aż do samego końca wyniszczona grzybicą. Nie ma nic, żadnej tkanki. A więc, proszę Państwa, takie niekontrolowane branie antybiotyków kończy się zawsze grzybicą. Różne narządy, oskrzeli, gardła. Może ktoś zauważył, że po kilkunastu dniach brania antybiotyków macie Państwo czerwone gardło, boli Was gardło. To tylko taki ból gardła, czerwony, myśli, co to jest. A to jest właśnie to, co początek grzybicy. Świąt odbytu, to jest początek grzybicy odbytu. I tak dalej, i tak dalej. A więc antybiotyki, proszę Państwa, to dobrodziejstwo też jest niebezpieczne dla człowieka. Wracam do borelioz. Proszę Państwa, jest to choroba, która atakuje człowieka. Nie każdego, nie każde ugryzienie w kleszcza jest infekcyjne. Borelia burgdorferi żyje w przewodzie pokarmowym kleszcza. Jeżeli żyje, jeżeli jest, ale temu 30 lat było zakażonych 30-40% kleszczy, a dzisiaj jest 80% kleszczy zakażonych tą bakterią. To jest bakteria też beztlenowa. I proszę Państwa, i kleszcz, który ugryzie człowieka i przygryza na skórę i skórę, ma 24 godziny na infekcję, bo kleszcz się żywi tylko krwią i zawsze pije jej bardzo dużo i później, ponieważ jest tego za dużo, wymiotuje tą krwią i w tych wymiocinach z przewodu pokarmowego kleszcza dostają się bakterie do krwi ludzkiej. Tylko wymiocina. 3 lata temu, doktor Schubauer w Berlinie na zjeździe specjalistów chorób zakaźnych ogłosił referat, który zaskoczył wszystkich tam obecnych i profesorów wszystkich ze świata. Robił badania stosowania propolisu u ludzi, których ugryzł kleszcz. Tego kleszcza potem po jednym czy dwóch dniach wyjęto, wykręcono go tam, usunięto i smarowano miejsce propolisem. Propolisem tylko. Tak. Proszę Państwa, w ciągu 4 lat
500 chorych nie zapadło ani jeden na boreliozę. Tylko posmarował to miejsce. A więc potęga straszna. Na propolis żadna bakteria nie wytwarza żadnej oporności. To jest świętość. Ani jedna bakteria nie wytwarza oporności na te 300 składników rozpoznanych dzisiaj w propolisie. Nie wytwarza. Działa zawsze tak samo. Mocno. Konsternacja była duża, bo to obserwacja trwała 4 lata. A więc chorzy powinni już mieć dawno posuniętą boreliozę czy neuroboreliozę. Żaden. A więc dla Państwa wiedzy, warto to wiedzieć, że ja się dopuszczam mnie to zrobić opatruneczek i posmarować, a nawet przykleić taki patrunek mokry z propolisem. Żaden diabeł tego nie ruszy. Żadna bakteria nie wyżyje. Również borelia. Ale załóżmy sytuację, że borelioza już się rozwinęła, że już funkcjonuje, że już mamy chorobę. Choroba ta obejmuje albo obwodowe tkanki, tak jak stawy, kolanowe na przykład, albo dociera do płynu mózgowo-rdzeniowego i mamy neuroboreliozę. Ponieważ borelia uszkadza osłony nerwowe w mózgu, dlatego daje takie zespoły jak zapalenie nerwu twarzowego, zawroty głowy, brak koordynacji, brak orientacji. Ja miałem w historii swojej jednego Holendra, który do mnie przyjeżdżał, się dowiedział, że jest taka możliwość kupienia propolisu bezalkoholowego, przecież to trzeba pić w dużych ilościach, który jak wychodził na ulicę, to mówi, że trzymał się ścian ulicy, bo nie wiedział, gdzie jest i jak się utrzymać. Młody człowiek, 40 lat. Proszę Państwa, brał ten propolis chyba, on go brał już z zachęty długo, no bo chciał brać, bo jego intencją było wyzdrowieć. Wyzdrowiał w 100%. Druga taka pani z Katowic, gdzie wyjeżdżała na skrzyżowanie, zatrzymywała auto i dzwoniła do ojca, że nie wie, jak z tego wyjechać, żeby przyjechał. Były już przerwy w komunikacji między neuronami w mózgu i brak orientacji. Wzięła ten propolis przez parę miesięcy. Dziecko urodziła teraz niedawno, w pełni zdrowa jest. Ale proszę się nie dziwić, bo borelia jest wrażliwa na propolis. Trzeba tylko wiedzieć o tym. Borelia przy takich... niestety, proszę Państwa, jest tutaj wiele nieporozumień, które może tylko parę chciałam Państwu wyjaśnić. Borelia produkuje przeciwciała, produkuje przeciwciała przeciwko borelii i te przeciwciała są jakby wskaźnikiem, że doszło do nadkażenia. Ale te przeciwciała funkcjonują w człowieku całe życie, do śmierci. I mogą być mylące, ponieważ stwardnienie rozsiane czy inne choroby dają podobne przeciwciała. I wielu ludzi było leczonych niepotrzebnie zupełnie. Tylko objawy się liczą. Dlatego pomiary przeciwciał nic nie dają. Bo świadczą tylko, że człowiek miał kontakt kiedyś z borelią i nic więcej. A objawy, zapalenie stawów, takie wędrujące zaczerwienienia w różnych miejscach się pojawiające na kończynach. To są objawy, które każą leczyć borelię. Amerykanie, jak Państwo mówią, nie dają temu rady. Nie dają temu rady. Mówią o rocznym przesuwaniu antybiotyków. 5 na raz.
5 na raz. Makabra. Zupełnie z fantastycznej książki. 5 antybiotyków, trzecinnie brany, przez rok czasu. Jak to wszystko ma wytrzymać? Jak ma wytrzymać wątroba? Proszę Państwa, i tutaj pojawia się dobrodziej, który zawsze, jeżeli zostanie stosowany w odpowiednich dawkach, ja mówię, te dawki są bardzo indywidualne, i przynosi poprawę, ulgę i wyleczenie, całkowite wyleczenie. Całkowite wyleczenie. Szczególnie neuroborelioza idzie prędziutko na to, ponieważ poprosi dostaje do pulu mózgowo rdzeniowego w ciągu paru minut. Ten, kto pije propolis, to może zauważył, że tak w paru minutach, tak w oczach czuje, że coś wypił z tego propolisu, bo tak ma wrażenie, że zadziałało na mózg. Tak, bo on osiąga wysokie stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym. A w płynie mózgowo-rdzeniowym u każdego człowieka, podkreślam, żyje około 300 szczepów bakteryjnych. Chce czy nie chce, żyją. To nie jest płyn jałowy, to jest płyn zainfekowany całe życie. I tam też lokują się klętki borelii, uszkadzają centralny układ nerwowy i prowadząc do destrukcji różnych struktur tego mózgu. Propolis stosowany. Ponieważ nie ma tutaj, jak powiedziałem Państwu, nie ma tutaj książkowych dawek. Nie ma. Każdy indywidualnie stosuje. Jeżeli Państwo szukają w literaturze, ja szukam w literaturze, to bardzo różne dawki stosują ludzie na świecie różni eksperci, żeby uzyskać poprawę. Bardzo różne, ekstremalne dawki. Ale lepiej dać więcej, bo jest nieszkodliwy. Kompletnie. A jeżeli wahać się na granicy. I dlatego też te zwrotnienia stałów, które przychodzą, ustępują po borelii, po borelisie. Niestety te zwrotnienia prowadzą do uszkodzenia chrząstki. Borelia uszkadza chrząstkę, chrząstka pęka, łamie się i zanika. I wtedy jesteśmy na wózku. Tak na wózku, proszę Państwa. Chrząstka, jeżeli zaniknie, jeżeli popęka, nikt jej już nie odrestauruje. Chrząstka, którą my nosimy, mamy jedyny dar od mamy, od naszej mamy, który nie ulega nam na żal. Nigdy. Chrząstka nigdy się nie mnoży. Są to włókna, które jednorazowo są nam ofiarowane i jeżeli nie zadbamy o to, nie przerwiemy procesu, to ulegą uszkodzeniu i destrukcji i wymagany jest wymiana stanu, ale chrząstka już się nie odrodzi. Propolis dociera do stawu w bardzo prosty sposób. Zostało to propolisem zdarowanym udowodniony. Propolis dociera naczyniami kostnymi do podchrzęstnej stawie i tam, tak jak wszystkie składniki odżywcze dla chrząstki, które się dostają do płynu stawowego, z płynem stawowym dostaje się do chrząstki. Wnika do chrząstki i pobudza chondrocyty, czyli komórki, do produkcji kolagenu, tej starożytnej substancji. Wiemy o tym. A zatem, jeżeli chrząstka jeszcze istnieje, jeżeli chondrocyty jeszcze istnieją, to wymusi na nich produkcję tej sprężystej substancji. A chrząstka działa, się tak odżywia, że nie ma naczyń, ani nie ma nerwów, nie ma niczego. To co ma?
Tylko te włókienka, chondrocyty i wodę. I jak my wstajemy, naciskamy chrząstkę, to tak jak gąbkę w wannie naciskając, wyciskamy z niej wodę, a puszczając, zasysamy. To samo dzieje się w stawie. Chrząstka odżywia się tylko płynem stawowym. Dostaje jony, składniki odżywcze, wszystko płynem. I propolis się tą drogą dostaje do chrząstki. I nie tylko w boreliozie, tylko w każdej chorobie stawowej propolis może być brany. I pomoże, ponieważ tą drogą dostaje się do stawu. Nie trzeba go wczekiwać do stawu. On się tam dostanie sam. A więc udział, podkreślam jeszcze raz, propolisu w terapii jest bardzo szeroki, bardzo, bardzo taki ekscentryczny, prawie powiedziałbym, rzadko spotykany. Trzeba tylko o tym wiedzieć. Borelioza, każda borelioza, leczona propolisem w odpowiednich dawkach. Co to znaczy odpowiednie dawki? Ja, jeżeli stosowałem, to stosowałem dawki wysokie, to znaczy to był propolis 30-procentowy, taki propolis. I te dawki sięgały 30 ml pipik dziennie rano na czczo. 30% i 30 to jest 9 gramów czystego propolisu każdy chory łykał codziennie rano. To dużo. Ja wiem, a może by było mniej, ale nie ma danych. Ja wolę zrobić dawki okupacyjne, dawki wysokie, żeby mieć gwarancję, że to będzie efekt. Nie ma danych, proszę Państwa. To jest ta wada. Wszystkich naturalnych produktów jest, to jest ta wada, że nie ma takich arbitralnych danych. Ale skutek jest. I wynik rozstrzyga, proszę Państwa. Wynik zawsze rozstrzyga o tym, czy stosujemy, czy nie stosujemy. A jest ta choroba, która jeżeli jest jeżeli jest postacią mózgową, no to człowieka okalecza. Niszczy neurony, później w rezonansie wychodzą dziury, plamy w mózgu. Neurony są zniszczone. Bo sam nerw jest bardzo odporny na działanie różnych rzeczy, ale osłona nerwowa jest wrażliwa, która go odżywia. Osłona nerwowa, czyli mielina tak zwana, dlatego mówimy choroby demielinizacyjne. Do tych chorób demielinizacyjnych zaliczamy również Alzheimera i stwardnienie rozsiane. Co dzisiaj wiemy? Dzisiaj wiemy o tym, że są to choroby, który na pewno uszkodzeniu ulega osłona nerwowa, czyli ta mielina. I wtedy nerw umiera. Próbowano stosować różne środki i do dzisiaj jest to leczenie tylko objawowe. Tylko objawowe. Nie ma żadnych leków na to. Żadnych leków na to. Natomiast w domach opieki społecznej, nie u nas w Polsce, tylko za granicą, gdzie stosowano u tych chorych, starszych propolis, uzyskiwano różne wyniki, również bardzo dobre remisje, czyli przerwy w eskalacji choroby. Co więcej, po propolisie stosowanym u tych starszych ludzi, w chorobach, tak jak stwardnienie rozsiane czy Alzheimer, dochodziło do zatrzymania poszerzania się tej destrukcji tkanki nerwowej. Zatrzymywało się ten proces. Pokochali się. Dlaczego? Przypuszczamy, proszę Państwa, że, ale to są tylko przypuszczenia, że ta tkanka nerwowa, wrażliwa tkanka nerwowa, a czy osłony nerwowe, ulega destrukcji.
przez tak zwane wolne rodniki tlenowe, przez tak zwane reaktywne formy tlenu. Bo ten tlen, który my oddychamy, to dobrodziejstwo naszego życia, nie jest bezkarny. To nie tak, że my oddychamy i ten tlen się wydala. Ten tlen na końcu od procesu oddechowego tworzy substancje szalenie toksyczne dla tkanki. I one się nazywają wolne rodniki tlenowe. Nie będę już tłumaczył, bo to dosyć skomplikowany proces, skąd się biorą. No biorą się stąd, że ten tlen powstaje w takim procesie, że te rodniki powstają i one mają zdolność łączenia się różnymi białkami, strukturami, z jądrami i niszczą wszystko, co po drodze jest. Ustrój ma normalnie trzy enzymy, które walczy z tymi rodnikami, ale ustrój młody, a ustrój starszy już tych enzymów praktycznie nie ma, albo je ma wyniszczony system. I propolis jest jednym z najsilniejszych środków, który niszczy te rodniki tlenowe. Udało się w nauce uzyskać takie stężenia, które niszczą w 100% te rodniki, w 100%. Udało się. I przypuszcza się, że tą drogą mamy zahamowanie procesu destrukcji w Alzheimerze i spadzeniu odcieniem. Ja mam przykład takiego pana prawnika, który proszę Państwa, ma spadzenie rozsiane, miał. I dosyć szybko, w rezonansie magnetycznym, to ta strefa niszczenia tkanki nerwowej szła do przodu. Coraz większa dziura była w tym mózgu. Od momentu, jak zaczął zażywać propolis, jeszcze tam bierze były to też, ale propolis, ta strefa nie drgnęła przez 2 lata. Stoi w miejscu. Co będzie dalej, nie wiem. Też nie wiem, ale wiem z literatury, że zatrzymuje proces. I pan magister prawa funkcjonuje, prowadzi biuro prawne, żyje w Gdańsku, jest w pełni sprawny. Mama zawsze mu dostarcza ten propolis, bierze ode mnie tam, przyjeżdża i bierze go. Proszę Państwa, a więc warto się o tym zastanowić, bo próbowano, proszę Państwa, leczyć tą chorobę, tą osłonkę fosfolipidami. Jest taki preparat buerlecydin, może Państwo się słyszeli. Buerlecydyna. I otóż sprawdzano, jak ta buerlecydyna fabryczna Bayera wkomponowuje się w osłonę nerwową. I okazało się, żeby Państwo wiedzieli, fosfolipidy sztuczne. Jedna cząsteczka fosfolipidu z buerlecytyny przyczepia się, do tej osłonki i odbudowuje ją na 6 dni. Jedna cząstka na 6 dni. A proszę Państwa, lecytyny, które występują w pyłku kwiatowym, w propolisie, wstrzymują się co sekundę, co jedną sekundę, proszę Państwa. Tak samo jak jony, sód i potas. A więc ja, ta sama nazwa, ta sama struktura, otrzymana chemicznie i naturalna. Trzeba to docenić, że są to niespotykane wartości. Dlatego ta przyswajalność tych produktów naturalnych jest tak rewelacyjna, szczególnie produktów wszelkich. Wracam do tych chorób, które zyskały dzięki ewolucji apiterapii. Dzięki ewolucji apiterapii. Trzecią taką chorobą jest sarkoidoza. Chlamydia to są takie
to są jedne, budzą ogromne zainteresowanie na świecie, ponieważ to są drobne ustroje, które są równocześnie bakterią i wirusem. Dziwne połączenie. Bakteria i wirus w jednym. Chlamydioza jest z różnych narządów, ale najgroźniejsza jest chlamydia pneumonii, czyli ta, która się lokuje w płucach. Pan inżynier z Immanowej, leczony na ulicy Skarbińskiej, glikosterydami, bo nic nie ma na to. Nic się nie poddaje tak dalej, ja leczeniu w ogóle. Już miał, bo to polega na tworzeniu się guzu w płuca i ten guz narasta, rośnie, te płuca rozrywa i aż go zniszczy zupełnie. Proszę Państwa, no już miał, po tych glikosterydach był no, taki ogromnie napęczniały, bo one powodują obrzęki. Myślę sobie, ponieważ literatura światowa mówi o tym, że chlamydia pneumonia się poddaje działaniu propolisu. Zastosował u niego również ten propolis w takich dawkach właśnie. Proszę Państwa, po 3 miesiącach, po 3-4 miesiącach ten wynik u mnie leży na biurku cały czas. Rezonans magnetyczny wykazał z wielkim zdziwieniem, znakiem zapytania, że tak powiem, szczelili w tym guzie. A radiolog się pytał, czy rozpadł? Postawił znak zapytania. No bo widzi, że ten guz w płucu popękany jest. Dlaczego? My nie wiemy. Może za 100 lat będą wiedzieli, ale taki jest wynik. Za następne parę miesięcy guz w ogóle rozpadowej resorpcji, pan magister inżynier, jest w pełni zdrowy dzisiaj. W pełni zdrowy. Mówię to odpowiedzialnie. W pełni zdrowy człowiek, którego los był, no, przesądzony. A więc, proszę Państwa, udział apiterapii, farmakoterapii światowej będzie rosnący ciągle, bo przyjdzie taki czas, że ludzie będą wymagali od przemysłu, od ministerstw, żeby dopuścić to formalnie. Dzisiaj mamy tylko takie właśnie na świecie przypadki opisane, sprawdzone. Dobra, do leczenia, proszę Państwa. A więc udział tej terapii jest ogromny. Nie wspomniałem to o udziale pyłku kwiatowego, którego udział też jest przeogromny, mam 5 minut, ofiarowany mi przez pana dyrektora. Więc dwa słowa. Proszę Państwa, cała farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zawałów serca. Cała apiterapia sprowadza się do leczenia, jak to nazywamy, hemodynamicznego, czyli na rozszerzaniu naczyń i doprowadzeniu większej ilości krwi. To jest na całym świecie obligatoryjne. I wreszcie pojawił się pyłek kwiatowy, który nie działa ani na naczynia, słabo działa naczynia. Działa na metabolizm komórki sercowej. Bo te wszystkie leki naczyniowe nie działały skutecznie, bo dawały mikrozawały, dawały dalej niedokrwienia. I pszczeli pyłek kwiatowy, proszę Państwa, działa w sposób zupełnie inny. Na zapoczątkową nową grupę na świecie, tak zwanych regulatorów metabolicznych się nazywają. Regulują metabolizm tkanki i nie pozwalają na obumarcie. Zostały to zbadane w wszystkich kierunkach. My wszystko wiemy już, dlaczego nie ma zakwaszenia komórki, dlaczego nie ma uszkodzenia błony komórkowej, dlaczego nie ma destrukcji, dlaczego nie ma arytmii. Ponieważ ta
działa pyłek fiatowy na metabolizm komórki pracującej serca. Musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że serce pracuje, każdy skurcz serca to jest wysiłek fizyczny, fizyczny wysiłek. To jest ileś tysięcy czy setek tysięcy włókien musi się skurczyć, żeby doszło do wyrzutu. I ten metabolizm ulega upośledzeniu. Ten metabolizm polega tym ostatnią instancją, która kurczy serce, jest kwas adenozyno-trójfosforowy, nazwany ATP. I jeżeli go brakuje, no to jest serce się kurczy w niepełny sposób, brakuje mu siły. Pyłek kwiatowy dowozi prawie taczką składniki do produkcji ATP i serce się staje wydolne. Dlatego też pyłek kwiatowy ma znakomite działanie profilaktyczne we wszystkich stanach niewydolności serca. Tylko trzeba o tym wiedzieć i stosować go wcześniej. Ponieważ zwiększa siłę skurczu, utrudnia tworzenie się bodźców dodatkowych, czyli arytmii, i zwiększa napięcie mięśnia sercowego. Proszę Państwa, to tak jak w samochodzie, w silniku. Jest iskra, jest układ przewodzący. Nie ma benzyny, nie pojedzie. Ta benzyna to jest ten ATP, którego dostarczycielem jest pszczeli pyłek kwiatowy. Na świecie ukazał się tylko jeden preparat, który działa podobnie, ale okazuje się po paru latach stosowania, że nie spełnia tego zadania. Tylko pyłek spełnia to zadanie. A zatem puszczmy sobie sami i spróbujmy ten pyłek łykać wtedy, gdy nam jeszcze nic nie jest. Bo mówię, produkty pszczele to cała sztuka wyprzedzająca chorobę. I my, proszę Państwa, dążymy do tego, szereg jeszcze innych rzeczy jest, o których można by było mówić, ale czas jest limitowany. Ciągle usiłujemy w swoim życiu doprowadzić swój ustrój do sprawności psychicznej, fizycznej, somatycznej i mechanicznej. Światowa Organizacja Zdrowia mówi tak, już ostatnio definicja zdrowia to jest taka definicja, w której człowiek może sam przemieszczać się z miejsca na miejsce. To jest człowiek zdrowy, mówię. Jeżeli korzysta z pomocy drugich, na wózku, to już jest człowiek chory. Proszę Państwa, i my dążymy do tej sprawności. I tą sprawność lekarze nazywają zdrowiem, a filozofowie szczęściem. A zatem zróbmy sobie chwilę szczęścia i sięgnijmy po te produkty pszczele, które są niedocenione u nas, są w zasięgu ręki.